Kręcę. Ok, powoli puść ucisk. Opaska opaskuje. Ok, zacznij rozkładać nosze. Dowódco tu wir. Zacznij pracować nad ewakuacją medyczną. Linia 3, brawo, 1, linia 4, alfa, linia 5, lima 1, jak przyjąłeś. Dowódca tu wir. Sprawdź mi proszę ewentualne alergie i też leki, na jakie leczy się przygotowane. Dobra. Przyjąłem, pracuję. Okej. Brak alergii. Przyjąłem brak alergii. Mikołaj, zostaw co robisz, rozwiąż mi buty proszę. Okej, jak będą rozwiązane, tutaj nie znać, okej? Delta tu alfa i info, mamy 12 minut do ewakuacji. Przyjąłem 12 minut do ewakuacji. Rozwiązane. Okej, dzięki. Kontynuuj rozkładanie, proszę. Zrób ćwierć obrotu na zewnątrz. Będzie ci łatwiej rozłożyć na nosie. Teraz. Okej, John, sprawdź, wygłoki regularne. Klatka ułoży się symetrycznie. 30, reszta daj się już. Otwórz oczy, wystaw język. Decyduje się na ruchę osobą gardłową. Jak pan z tymi nóżami? Okej, okay. Rozumiem sprawy. Jak dalej będzie aplikował ruchę osobą gardłową? Być to bardzo nieprzyjemne, ale będziecie lepiej rozumieć. Ścięciem. Bardzo to toleruje. Okej. Okay. 24, głębokie regularne. Teraz to unosi się symetrycznie. 30 tego ceniły, klatkę symetrycznie. Ruchę działa. Ruchka ruchuje. Okej. Okay. Kołaj, na 3, 4, nie uciskaj. 3, tu dziurę. Okay. I na 3 zabierzesz tego, okej? Okay. Więc w czasie proszę cię, żebyś zbierał śmieci. 3. Nie mucha nie zasysa. Okay. To mało. To mało. Mikołaj, przyłożysz nóżę na tą stronę. Ja bym zrobił ją na nogę. Okay. Hej stary, będę cię rolował na twoją lewą i przełożę cię na nóż. Stary, popatrz na mnie. Jak go zroluję, a ty wyciągniesz sobie go kamizelkę, ok? A trzy roluję. Raz, dwa, trzy. Delta tu masz ma już było 5 minut ewakuacji. Przyjąłem ewakuację. Podejdź, uszczelnienie, uciskaj. Trzy.
Zabierz trzy śmieci. Nie dmucha, nie zasysa. Czysto. Ok, proszę w piąt. Odsuń się. Ok, od tej pory, za każdym razem, kiedy odkrywa, ty przykrywasz. Hej, Johnny, otwórz oczy, wystaw język. Paska opaskuje i nie kwota w kliwice. Szczelny, szczelny na plecach. Głębokich, regularnych. Klatka unosi się symetrycznie do 30 przyspieszona regularnie, klatka tak jest już. Ok. Postaw. ...66, dobry promień, dobra szyja. 130, słabo na promień, dobrze na szyi. Mam ciepłą, lekko spoconą, zaróżnią... Skóry. Sprawdziłem to do dzu, ile do ewakuacji. Czekaj jedną. Ok. Klama między nogi i podłukami zebranego. Aż przynieś Michałek, znać mi paskę. Robić fity. Tak, mamy info, 2 minuty ewakuacji. 3-2 minuty. Rób fity zabezpieczną, można politykom to przekazać. Przyjął. Znać mi paskę. Dobra. Ten jest do paski, ten jest do paski. Cyk. Stary zaraz będzie szedł śmigłowcem. Dowódca mówi, jestem gotowy do ewakuacji. Jedna minuta, sprawdzić śmigło, pokończę lądowania. Na wpływie. Dobry panu. Dobry, mamy pacjenta po kontakcie ogniowym, amputowana prawa dłoń na wysokości stawu nadgarstkowego, na dwie rany podszowe, klatki piersiowej. Mam jedną z przodu po prawej, drugą wylot ponad, też po prawej, ponad łopatką. Ostatni parametr to 11.09, pacjent reaguje na ból. Oddycha 30, oddech są przyspieszony, wydolne klatka unosi symetrycznie. Puls 130, słabo wyczuwalny na tętnicy promieniowej, dobrze wyczuwalny na szyjnej. Skóra jest chłodna, blada i spocona. Interwencje, założyło paskę, sofki było obniżoną o 11.0. Rurkę nosowa głowa sztuk raz, dwa razy okluzyjny. I dodatkowo koc przed hipotermią. Nie miałem czasu na pos. Nie zrobiłem miubran tej ręki, żadnym opatrunek. Brak alergii według informacji z toku i pacjent. Zabieramy to. Ok. Pomóc mi się. Ok. Koniec kliniki.